Witam w dzisiejszym filmiku, w którym pokażę Ci, w jaki sposób będziemy obliczać pole trójkąta. Wcześniej narysowałam trójkąt, w którym zaznaczyłam podstawę oraz wysokość, która opada konkretnie na tą podstawę. Dodam jeszcze, że tutaj będę miała kąt prosty, który zaznaczę. W trójkącie możemy narysować trzy takie wysokości i każda z nich będzie opadać na inny bok. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ we wzorze na pole trójkąta będziemy mieć długość podstawy oraz długość wysokości opadającej na tą konkretną podstawę. Całość będziemy mnożyć jeszcze razy 1/2. Mogę również powiedzieć, że po prostu całość będzie dzielona przez 2. Pod spodem zapiszę jeszcze w skróconej wersji wzór na pole trójkąta, czyli iloczyn jednej drugiej, długości podstawy oznaczonej przez małą literkę A oraz długości wysokości, która będzie opadać na tą podstawę i to będzie mała literka H. Mam tutaj narysowane trzy trójkąty, będę teraz liczyć ich pole. Pierwszy trójkąt, trójkąt ostrokątny, w którym zaznaczę najpierw wysokość, przykładam więc ekierkę. No i będę rysować odcinek, który będzie z tego wierzchołka spadać na podstawę pod kątem prostym. To będzie nasza wysokość. Przesunę więc ekierkę, no i zaznaczę kąt prosty. Przyjąłem, że mam tutaj taką jednostkę, że każde dwie krateczki to jest 1 cm. Tutaj mam 6 krateczek w takim razie. Moja wysokość będzie wynosić 3 cm. Natomiast podstawa ma tutaj 8 krateczek, w takim razie zapiszę, że podstawa wynosi 4 cm. No i teraz postawię do wzoru na pole trójkąta, czyli piszę pod spodem, że P równa się 1/2 razy długość podstawy, czyli 4 cm, razy długość wysokości, czyli 3 cm, oczywiście wysokości, która opada na tą podstawę. Piszę równa się, no i oczywiście mogę tutaj skrócić. Dwójkę i czwórkę skracam dzieląc przez 2, tutaj będę miała 1, a tutaj 2. No i po znaku równa się tej jednej pierwszej nie przepisuję, przepisuję natomiast 2 cm razy 3 cm. 2 razy 2 to jest 6, centymetr razy centymetr to jest centymetr kwadratowy. W takim razie pole tego trójkąta będzie wynosić 6 cm kwadratowych. Przejdę do kolejnego trójkąta. Jest to trójkąt prostokątny, zaznaczę tutaj kąt prosty. No i oczywiście w tym wypadku, kiedy mamy trójkąt prostokątny, ja przypomnę, że te dwa boki, które są przy kącie prostym, nazywają się przyprostokątne i mogą stanowić również wysokości naszego trójkąta. Zaznaczę więc od razu, że tutaj będę miała wysokość mojego trójkąta, która będzie opadać na ten bok. I podpiszę obok, że wysokość w tym wypadku wynosi 2 cm, tutaj mamy 4 krateczki, natomiast podstawa, tutaj znów mam 8 krateczek, czyli tutaj będę miała 4 cm. No i tak samo jak w pierwszym przypadku, piszę, że P równa się 1/2 razy długość podstawy, to są 4 cm, razy długość wysokości 2 cm, równa się, skracam, 1/2, tutaj będę miała znów, tak samo jak w tym wypadku, przez 2, dzielę przez 2, 2, tutaj mam 1, przez 2, 4, czyli 2, i przepisuję tutaj dalej 2 cm razy 2 cm, 2 razy 2 to jest 4, no i centymetr razy centymetr to jest centymetr kwadratowy. W takim razie pole tego trójkąta wynosi 4 cm kwadratowe. No i został mi jeszcze ostatni trójkąt, trójkąt rozwartokątny. Ja przypomnę, że w wypadku takiego trójkąta tutaj najpierw muszę przedłużyć mój bok, tak żeby narysować moją wysokość. Zaznaczam więc w takim razie tutaj przedłużenie takimi przerywanymi liniami. Rysuję tak, żeby mogła narysować moją wysokość. Przesuwam ekierkę. No i moja wysokość będzie właśnie opadać na to przedłużenie. Zawsze, kiedy mam do czynienia właśnie z takim trójkątem rozwartokątnym, no to tutaj te wysokości będą, dwie wysokości będą właśnie w taki sposób rysowane, natomiast ta jedna będzie właśnie z tego wierzchołka opadać na ten bok naprzeciwko. Narysowałam więc wysokość, przesunę moją ekierkę i zaznaczę jeszcze, że mam tutaj kąt prosty.
I w tym wypadku moja wysokość będzie wynosić, tutaj mamy 2, 4, 6 krateczek, w takim razie 3 cm. Natomiast, niech się nie zmyli, w tym wypadku tutaj moja podstawa to będzie po prostu ten kawałeczek malutki. Nie będzie to po prostu całe tutaj to przedłużenie, tylko właśnie ten kawałek. Mam tutaj 4 krateczki, w takim razie 2 cm. No i przystępuję do obliczenia, jakie ma pole powierzchni ten trójkąt. P równa się 1 druga razy długość podstawy 2 cm, razy długość wysokości 3 cm, równa się, no i tutaj znów mogę skrócić, będę miała w takim wypadku, tutaj skracam 1, 1, i zapisuję po znaku równa się 1, tutaj mogę przemnożyć, 1 razy 1 razy 3 to będą 3 i centymetr razy centymetr to są centymetry kwadratowe. W takim razie pole tego trójkąta rozwartokątnego wynosi 3 centymetry kwadratowe. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.